Ale to znowu jak Big Fund. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinosie na moim kanale. Dzisiaj będzie opinia. Dużo osób się mnie pyta, co myślę, co ja myślę, co ja tam uważam, co ja tam rozumuję przez Invitro. I co to jest Invitro? Invitro to jest proces takiego uczenia się wedle zasady starej, wezuwiańskiej z Ameryki Północnej, ucz się i pracuj, czy wiadomo, vitro et labora. No, ale dlaczego oni to wymyślili? Dlaczego oni to wymyślili, skoro, bo o to chodzi, że in to znaczy do siebie, a vitro to, że ucz się. No, no i jak wy się będziecie tak uczyli, to będziecie bardzo mądrzy, ale nie wiem, czy znajdziecie książki, kniżki specjalistyczne do właśnie nauki tego. Wiem, że ostatnio widziałem w bibliotece alejandryjskiej, chyba jest, chyba ostatni egzemplarz, ale ogólnie oni nie chcą tego wypuścić na rynek, bo to jest bestseller, to jest międzynarodowy bestseller, od wielu lat przodujący na liście właśnie literatury popularno-naukowej. Jedyne, co go przebija, to wiadomo, Mick Tyson, moja tam, prawda. No, ale to jest właśnie taka książka, właśnie taka prosto dla was, jak chcecie przeczytać tam i się tam uczycie bardzo mądrych rzeczy. Na przykład, no, powiedzcie mi teraz tak z biegu, tak, czym się na przykład różnią gule od alguli. Albo powiedzcie tak, co ty robisz? Co ty robisz? Zabijam. Pozory. To jest Wiedźmina, ale to też znajdzie się w tej książce, bo właśnie Antoni Trzewiczek, ten co napisał, znaczy Sapkowski, Antoni, co napisał właśnie ulubionego waszego Wiedźmina, on właśnie korzystał z tego. On też z tego korzystał. No, ale ogólnie, co by tu więcej powiedzieć, no. Vitro et labora. No i pamiętajcie, uważajcie na siebie, niech was rodzice na tym nie przyłapią, że czytacie książki, ale no, żegnam się z wami, uważajcie na siebie, ałe.